Cześć, tu Mamik. Dzisiaj pokażę Wam Bur, czyli nowość od portalu. Gra, w której będziemy sobie wykładać kości na planszę główną, bądź do lasów. W lesie będziemy walczyć o przewagi, po to, żeby zdobywać tutaj te punkciki. W lesie mamy symbole z naszych kości, tych podstawowych, czyli tych kolorowych. Jeśli tu wykładamy, dostajemy od razu ten surowiec. Jeśli tu wykładamy, będziemy mogli pozyskać jedno zwierzątko, które ma albo efekt stały, albo efekt na koniec rundy. Do tego każde zwierzątko jest przypisane do krainy. Tutaj mamy tak samo krainy. Jedne są dwukolorowe, inne są jednokolorowe. Możemy mieć maksymalnie 3 zwierzątka, chyba że gramy tą panią, ona może mieć 4. Jeśli pobieramy 4 zwierzątko, zwierzątko musi być wypuszczone do krainy, bądź odrzucone. Jeśli je wypuszczamy do krainy, jedno zwierzątko może być w krainie. Do tego, tak jak wspominałem, te eliksirki możemy tutaj zdobywać. Tutaj mamy ich koszt, czyli 2 kryształki i muchomorki. Dostajemy 3 punkty, one są na ręce. W każdym momencie możemy je zagrać, czyli możemy jedno raz użyć eliksiru. Mamy 3 surowce w grze, plus 1 dziki, który zastępuje każdy inny. Na planszy głównej mamy 2 miejsca, gdzie możemy wykładać kości, obojętnie ile. Każdy gracz może tutaj położyć kość, plus 3 miejsca, w którym będziemy mogli wyłożyć tylko jedną kość, tak samo w lesie. To są te kości dzikie, to są ich symbole, na naszych kościach nie ma tych symboli. Gramy 4 rundy, aż nam się skończy tutaj ten deck, a to jest tak de facto, a to są 2 dni, bo co rundę będziemy odwracać. Tu troszkę się zmienia, jak widzicie. Troszkę inaczej jest. Już Wam pokazuję, jak wygląda tura. Tutaj, jak widzicie, mamy powykładane już kości. Powiedzmy, że pojedzie ten gracz. On sobie może wyłożyć to tutaj, po to, żeby dostać kryształ. Po to, żeby dostać kryształ. Tak, dostajemy kryształ. Patrzymy, czy na coś nas stać. Na to nas stać. Raz, 2 i 1 dziką odrzucimy. Pobieramy sobie to. Tu od razu jest uzupełnione. Do tego to nam mówi, że możemy jedno miejsce tutaj zarezerwować sobie, że tak powiem. To sobie odwracamy, że to jest użyte. Do tego mamy te znaczniki. Zarezerwujemy tutaj jedno miejsce po to, żeby mieć przewagę tutaj, tak? Remisy nie są rozpatrywane, po prostu kość jest odrzucana. Ten gracz ma takie kości. Kości dzikie mają jeszcze jedną opcję. Jeśli układamy je w lesie, każda z kości robi coś innego. Ogień, zaraz Wam pokażę, on po prostu jest nakładany i tracimy kontrolę, że tak powiem. Wodę dostajemy 2 surowce, a wiatr przegania naszą kość. Czyli powiedzmy, że tą sobie wyłożę tu. W tym momencie on już stracił przewagę, a ja zdobywam po prostu jeden taki surowiec, który mogę później wykorzystać sobie może do czegoś. Dobra, i teraz tura tego gracza. On zagra wiatr. Zagram sobie wiatr tutaj. Zagrywając wiatr, przeganiam tą kość, czyli ona mi wraca. I dostaję sobie jeden surowiec taki. Ten gracz zagra sobie tu, żeby pobrać jedno. Teraz ten gracz sobie może zagrać to tutaj. Jak widzicie, symbol się nie zgadza, ale muszę odrzucić jeden ten surowiec po to, żeby położyć tą kość. Teraz ten gracz sobie położy tutaj, żeby dostać jedną kreaturkę. No i ten gracz może sobie zagrać coś takiego, że położy to tu i bierze sobie jeden ten. Wszyscy gracze użyli swoich tutaj wszystkich kości i przechodzimy tutaj do liczenia. Tu nikt nie zdobywa, nikt nie ma przewagi. Tu zdobywa to czerwony, czyli bierze sobie tą kartę. Tu także nikt nie zdobywać. Ta karta idzie tu. I patrzymy zwierzaczki. Na koniec rundy, jeśli bym miał
z jesieni zwierzaka bym dostał jeden dziki surowiec. Ten może odrzucić dwa surowce równe, ma dwa równe, odrzuca, dostaje dwa punkty. I jeśli by tworzył zwierzączka, może sobie wziąć coś innego. I tak wygląda cała runda. Jeśli to będzie tu, to będę miał tylko jeden punkt. Jeśli to będzie tu, to będę miał trzy punkty, jak widzieliście. I to wszystko. Tak wygląda bór. Trzeba pamiętać, że to jest gra Area Control, czyli dosyć dużo negatywnej interakcji tu mamy. Tu, w tym miejscu mógłbym przegonić te dwie kości sobie na przykład. Tutaj mamy pole, w którą będziemy sobie kłaść ten ogień. Gierka w miarę fajna, stosunek ceny do jakości wydaje mi się, że jest bardzo dobry. Na tą chwilę wszystko, dzięki i do następnego.